Wichrowe wzgórze, odcinek 23, zdrady i tajemnice w dniu ślubu, ślub Jusufa i Gulce, Suna planuje okrutny czyn. Ceremonia ślubna Jusufa i Gulce miała być dniem radości, ale jak w każdej chwili pełnej miłości i nadziei, nie zabrakło mroku i cienia. Jusuf stał przed domem, widząc Gulce w pięknej, białej sukni ślubnej, która zdawała się lśnić w promieniach słońca. Jego serce zabiło szybciej na widok ukochanej, która delikatnie uniosła suknię, by dołączyć do niego przed ołtarzem. Jej dłonie drżały z emocji, ale Jusuf ujął jedną z nich, spojrzał jej głęboko w oczy i uśmiechnął się, wyrażając całą miłość, jaką czuł w tej chwili. Gdy narzeczeni zasiadali przy stole ślubnym, w powietrzu unosiła się atmosfera miłości i radości. Goście zgromadzeni przed domem wpatrywali się w parę z zachwytem. Jednak nie wszyscy dzielili to szczęście. Z ukrycia, z goryczą i wściekłością, Suna obserwowała całą scenę. Jej serce płonęło z zazdrości i gniewu. To ja powinnam siedzieć tam z tobą, Jusufie, wykrzykiwała w myślach. Tylko ja. Kiedy Gulce udała się do łazienki, Suna zobaczyła swoją szansę. Podążyła za nią, wiedząc, że teraz ma możliwość zemsty za złamane serce. Kiedy Gulce była już blisko schodów, Suna podeszła od tyłu, gotowa pchnąć ją w dół. Jednak w ostatniej chwili pokojówka Feriya złapała Sunę za rękę, powstrzymując ją przed popełnieniem tego okrutnego czynu. Gulten stawia ultimatum Senas, w innym kącie domu, Gulten, matka Suny, szukała Senas, by raz na zawsze zakończyć to, co miało miejsce między Jusufem a Gulce. Jeżeli nie powstrzymasz tego małżeństwa i nie spełnisz danej Sunie obietnicy o jej ślubie z Jusufem, ostrzegała Gulten, jej głos pełen jadu, rozpowiem wszystkim sąsiadom, co zrobiłaś. Senas, zszokowana groźbami Gulten, nie wiedziała, co odpowiedzieć. Czuła, jak jej życie wisi na cienkiej nici, a jedno słowo od Gulten mogło zniszczyć jej reputację i życie rodziny. Jednak w tym momencie urzędnik ślubny ogłosił Jusufa i Gulce mężem i żoną. Gulten zamilkła, a jej plan zdawał się roztrzaskany. Radość Gulan i milczenie Jusufa, Gulan, siostra Jusufa, nie mogła ukryć swojej radości z decyzji brata. Uśmiech rozjaśniał jej twarz, gdy podeszła do Jusufa po ceremonii. Dziękuję, bracie, powiedziała z wdzięcznością, a jej oczy błyszczały. Jednak Jusuf, choć szczęśliwy, milczał. Jego myśli krążyły wokół przyszłości i wszystkich konsekwencji, jakie ten ślub mógł przynieść. Zajneb i Bulent, niespodziewany kontakt, w międzyczasie Zajneb, która wróciła do domu po ślubie, otrzymała kolejną wiadomość od Bulenta, słyszałem, co stało się twojej mamie, bardzo mi przykro. Czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić? Zajneb spojrzała na telefon, lecz nie odpowiedziała. Mimo że Bulent zdawał się oferować pomoc, Zajneb nie była pewna, czy jest gotowa zaufać mu ponownie.
Zajneb prosi o wolne i spotkanie z Songul. Następnego dnia Zajneb postanowiła udać się do Halila, aby poprosić o kilka dni wolnego, by móc zaopiekować się swoją matką po jej zawale. Muszę opiekować się mamą, mówiła z niepewnym tonem, wiedząc, że prośba ta może spotkać się z niechęcią. Halil, choć zazwyczaj surowy, zgodził się bez wahania, jednak Zajneb miała jeszcze jedną prośbę. Proszę, nie przydzielaj żadnych prac mojej mamie i siostrze. To ja jestem odpowiedzialna za wszystko. Ledwo wypowiedziała te słowa, kiedy wtrąciła się Songul, która była obecna przy rozmowie. Wystarczy, przerwała ostro. Co to za bezczelność? Twoja matka zachorowała, a ty sporządziłaś całą listę życzeń. Znaj swoje miejsce. Zajneb, przygnębiona, nie chciała dalej dyskutować. Przepraszam, powiedziała cicho i odeszła. Decyzja Halila szokuje Songul. Kilka chwil później, Halil postanowił zająć się sprawą na własną rękę. Wezwał Zajneb z powrotem do rezydencji, gdzie zebrali się wszyscy domownicy. Gdy dziewczyna weszła do salonu, napięcie było wyczuwalne w powietrzu. Halil podniósł się z fotela i spojrzał jej prosto w oczy. Od teraz, twoja mama i siostra nie będą obsługiwać gości. Zajneb, zaskoczona, uśmiechnęła się z wdzięcznością. Jednak Songul, zdumiona decyzją siostrzeńca, zrywa się na równe nogi, jej twarz wyrażała oburzenie i niedowierzanie. Co ty robisz, Halilu? Dosłownie ją nagrodziłeś, chociaż powinieneś ją ukarać. Dlaczego im współczujesz? Okazało się, że Halil dowiedział się o wszystkich intrygach swojej ciotki. Podsłuchał rozmowę Songul z Gulan i odkrył, że to jego ciotka sprowadziła żonę burmistrza do oficyny, co doprowadziło Tulej do zawału serca. Dodatkowo Cemil przyznał, że to on wywołał pożar. Nigdy więcej nie zrobisz niczego bez mojej wiedzy, powiedział Halil stanowczo. Songul boi się, że Halil zakochał się w Zajneb. Po tej rozmowie Songul zaczęła zastanawiać się, co naprawdę kieruje Halilem. Zupełnie zapomniałeś, po co tu jesteśmy, powiedziała, jej głos pełen był frustracji. Zrezygnowałeś z zemsty, Halil odwrócił się do niej, jego spojrzenie było chłodne. Z niczego nie zrezygnowałem, odpowiedział krótko. Nic więcej nie zrobisz. Do dzisiaj radziłem sobie ze wszystkim i to się nie zmieni. Kiedy odchodził, Songul była pewna, że coś się zmieniło. Został pokonany przez własne miłosierdzie, myślała, z zaciśniętymi pięściami. Jest zauroczony tą dziewczyną. Oddałam swoje lata, żeby zniszczyć to miłosierdzie. Zajneb Aswanli wylała dwie łzy, a ściany Halila się zatrzęsły. Nigdy nie powinien był ich tu sprowadzać. Muszę jak najszybciej się ich pozbyć, Songul, pełna złości i niepokoju, wiedziała, że jeśli Halil nie zacznie działać przeciwko Zajneb, jej cały plan może się rozsypać.
Decyzja Halila zmieniła nie tylko jej postrzeganie sytuacji, ale także rozbudziła nowe obawy, że chłodne serce jej siostrzeńca zaczyna mięknąć wobec Zajneb, co mogło oznaczać koniec jej własnych intryg.